wracam się do was, no bo jesteście kurwa sierżantami i macie dużo do powiedzenia. Myślałem, że chcesz powiedzieć, że kurwami. To też. Zabrzmiało, tak, zabrzmiało. Zgłaszam się do was, kurwy. Myślałem, że kurwy. Shelby, ty byłeś na pewno. Pamiętasz sytuację, w której szedłeś do biura i zostałeś poddany z bronią palną? To było w piątek po mszy świętej, która miała miejsce na Sandy Shores? No było, było. Byli ludzie tam, no. Fakt, byli z bronią, zbrojeni. Była strzelanina? Tam kilku funkcjonariuszy było radnych, prawda? Tak, tak. No, zabrali mi broń, ale zapomnieli, że mam zapasową i zdążyłem fizycznego z napastników. Potem chłopaki weszli od boku i doszło do jatki. Właśnie, a wiesz, jak to się stało, że doszło do jatki? Nie, no właśnie, że do końca to nie jest wyjaśnione. A ja wiem. A ja wiem. O? Po mszy świętej grupa osób, czyli Erwin Naktus, Heidi Bunny i tak dalej, udali się na komendę Paszą, Mission Row. Zadzwonili do Lucyny, powiedzieli Lucynie przez telefon, że chcą namaścić komendę. Ona powiedziała, że nie potrzebuje tego, więc Erwin przekabacił temat na to, że chce pogadać o kieszonkowych. Lucyna wpuściła całą szóstkę, obstałem, że była szóstka, chociaż mogło być ich mniej, na komendę, pootwierała im drzwi, nie przeszukała, nie sprawdziła, czy są poszukiwani, po prostu wpuściła ich do biura. Erwin w momencie, w którym nie chciała mu dać kieszonkowych, wyciągnął broń, no i tam później wpadł Shelby, został poddany i tak dalej, i tak dalej. No i w związku z tym... Niemożliwe. Ty, on wali ściemę, Shelby. Nie wali ściemy. Dlatego będzie dzisiaj inspektor, już sprawa jest u federalnych, prawdopodobnie wszystkie, no dowiedziałem się, że Luca Romano postawił zarzuty i wyrok Svenowi z nagrań, na podstawie nagrań z kamery na komendzie, więc te nagrania muszą być. Nie wiem, czy Lucy będzie miała bodycama z tamtego dnia, ale będzie wszystko zabezpieczone, także spodziewajcie się dzisiaj wizytacji. Mam nadzieję, że wy przejmiecie ten burdel po niej, bo ja nie widzę tutaj innej opcji. No. Ja nie widzę innej opcji niż to, że ona dzisiaj zostanie wyjebana z departamentu. Naraziła Shelby. Życie swoje, naraziła życie wszystkich funkcjonariuszy. Fakt, ja jestem z innego departamentu, ale nie może tak być, kurwa, że takie rzeczy się dzieją, kurwa, na miejscu. Tym bardziej, że Lucy już była oskarżona o wiele rzeczy w związku z Erwinem Nekelsem i dostała szansę. Podejrzenie jest takie, że następnego dnia się odbyła reforma, żeby delikatnie przycich temat i żeby nikt nie węszył w sprawie tego, jak osoby, które zaczęły strzelać na komendzie w biurze szefa, znalazły się z bronią w środku. No, znalazły się tak, że Lucy im wszystko otworzyła. Czyli myślisz, że ona by zatuszowała to wszystko, zgadzając się na każdy postulat, który każdy z funkcjonariuszy chciał? No bo w sumie to tak się zgodziła na wszystko, prawda? To by miało sens, nie? No zobacz, jaka afera wyszła. Wszyscy mówią o reformie. Nikt nie mówi o temacie, który... No moim zdaniem jest pojebany, no bo jak można dopuścić do tego, żeby na komendzie w biurze szefa doszło do strzelaniny? W którym miejscu doszło do poddania? W holu. W holu. I rozumiem, że bodycama będziesz miała z tego? Ja jeszcze nie zdążyłam się uzupełnić po pierwszym porwaniu. Ja z pierwszego porwania zostałam podwieziona tutaj pod komendę i to się od razu zaczęło jedno po drugim. Ja nie miałam bodycama, nie miałam radia, GPS, niczego, dosłownie niczego. Ja nie miałam nawet... Nie, telefon miałam i kartę SIM miałam. To była jedyna rzecz, którą miałam wtedy przy sobie. Dobra, no to opowiedz nam tą sytuację, jaka była wtedy w piątek, do której doszło tutaj na komendzie, jak możesz. Aha, czyli na komendzie. Nie tą wcześniejszą, tak. Tylko na komendzie. Tak, dobra. Tylko na komendzie. No. Okej, okay, to w momencie, kiedy podjechałam pod komendę, też nie chciałabym kłamać, kto mnie podwiózł, bo szczerze musiałam sobie mocno przypomnieć, kto był jeszcze ze mną pod komendą. W momencie, kiedy zostałam wysadzona pod komendą, stała grupa ludzi, chyba czwórka bądź piątka, tam między innymi mój syn, czy to Aiden, czy już były syn Erwin, czy też Vivian była. No ogólnie parę osób było z informacją o tym, że chcą, jako że nie było mnie na mszy, bo tam jakaś msza była, chcą ochrzcić komendę. I w momencie, kiedy ja miałam tylko i wyłącznie telefon i miałam tylko i wyłącznie, tak jak mówię, kartę SIM, dosłownie nic więcej, w międzyczasie zdążyłam włożyć kartę SIM do telefonu i zostałam zabrana na ręce. Zostałam zabrana na ręce i zostałam wprowadzona jakby tutaj do biura. W międzyczasie wysłałam SMS-a do jednego z funkcjonariuszy, których byłam pewna w 100%, że jest na służbie i jak już ktoś ma coś zrobić, no to właśnie to był on, czyli Tomasz Dragana. Napisałam SMS-a coś typu, cytuję, biuro fast.
No bo tak jak mówię, no dużo ludzi było dookoła mnie i staliśmy chyba nawet tutaj w tym miejscu. Została do mnie przekazana informacja o kieszonkowym, przekazaniu kieszonkowego, a w związku z tym, że wiedziałam, że poszczególne osoby mogą bądź są poszukiwane, a miałam wcześniej niestety parę sytuacji pod konwentem, gdzie zostałam po prostu poddana i zostały mi zabrane to kieszonkowe, no to stwierdziłam, że no jak już mają zareagować funkcjonariusze, to właśnie kiedy będziemy w biurze i kiedy to tak, a nie inaczej wygląda. Został wysłany przeze mnie SMS, kiedy jednoznacznie przekazałam informację, że żadnego kieszonkowego nie będzie, że ja jestem dopiero po jednym porwaniu, jeszcze się nie otrząsnęłam, jestem łysa, jestem, no byłam w takiej, a nie innej jakby emocjach, no to stwierdzili, że wychodzą. No i wychodziliśmy, ja szłam jakoś między nimi, przechodząc przez pierwsze i drugie drzwi tutaj od biura, została wyciągnięta broń i wcelowana w moim kierunku. Z informacją, że mam dać kieszonkowe, na co dałam jednoznacznie informację, że nie dam kieszonkowego. W tamtym momencie otrzymałam SMS-a od właśnie oficera Dragany, ale ciężko mi powiedzieć, jaki to był SMS, bo nawet no, nie pamiętam dokładnie, jak on brzmiał, ale na pewno wiedziałam, że jest w tym momencie na służbie. Mój jeden z synów, Aiden, z tego co wiem, poinformował funkcjonariuszy, co się dzieje na komendzie. No i wtedy zostałam, jakby funkcjonariusze przybiegli na komendę, no i to tak już dalej było, że ten jeden mój syn uwolnił Tomasa, który, sierżanta Tomasa, który został jakby również poddany, kiedy wbiegł na komendę, no i później zaczęła się strzelanina. No powiem tak, to był jeden z najcięższych dni, bo ja mówię, no ja do teraz włosów nie mam, miałam perukę przez jakiś czas, ale jako że wczoraj też również zostałam porwana, peruka została zdjęta, to już stwierdziłam, że chyba wolę wchodzić w czapce. Okej. Czyli rozumiem, że podczas porwania został ci zabrany bodycam, tak? Podczas pierwszego porwania, jak najbardziej. Ja nie miałam bodycama. Został mi bodycam przy pierwszym porwaniu jakby zabrany. Ja się obudziłam na szpitalu, kompletnie nic nie pamiętałam. Obdukcja również jest, jeżeli chodzi o szpital moja, czy również Melisy, bo Melisa wtedy również została porwana jako... No wtedy po prostu my staliśmy pod... Gdzieś stałyśmy. Ciężko mi nawet powiedzieć, gdzieś skąd zostałam porwana. No i mówię, przyjechałam ze szpitala prosto na komendę. I to było jedno po drugim. Więc ja nawet nie zdążyłam się otrząsnąć po pierwszej sytuacji. Znaczy, no ja chciałem zapytać w pierwszej kolejności, czy jest bodycam z tego dnia? Jasno, przekazałam informację, że ja byłam porwana przez 3 godziny wcześniej i zostałam podwieziona pod komendę i później się to wszystko działo. Ja nie miałam przy sobie nic oprócz telefonu i karty SIM. Rozumiem, że bodycama ci podczas porwania nagrali. Oczywiście, no jak najbardziej, dlatego też nie mamy żadnych informacji nagrania, na ich temat. Nagrania z kamer są? Bo Swenson poszedł siedzieć za nagranie z kamer. I rozumiem, że wtedy nagranie było, jak gość szedł na wyrok, ale jak już po wyroku, to nagrania zostały usunięte. To chciałbym znać to już inspektor, bo inspektor tutaj przed chwilą przekazał informacje na ten temat. Tam już sporo czasu, jeżeli chodzi o rejestr kamer, więc raczej już na pewno ich nie będzie. Bo z tego, co tutaj się dzieje... Bodycamy mają 72 godziny, nie kamery. Zresztą zacznijmy od tego, że to jest w ogóle jakiś... pierdolona karuzela, bo umówmy się, że nigdy nie korzystaliśmy z monitoringu, bo w mieście monitoring jest zakazany, a tu gość dostaje wyrok z monitoringu, a potem tego monitoringu nie ma, bo dziwnym trafem wygasł. No to ja powiem, jaka jest wersja. Wersja jest taka, że zadzwonił do ciebie Erwin Knuckles, mówiąc, że chce namaścić komendę, czy coś w tym stylu. Było to po mszy, która odbyła się tego samego dnia. Nie zgodziłaś się w pierwszej kolejności, ale potem nawiązał temat składek. Już na rozmowę o kieszonkowych, tak, przepraszam, o kieszonkowych chciałaś z nimi porozmawiać, wpuściłaś ich na komendę, nie przeszukałaś, dodam, żeby nie oszukiwali. Nie, ja zostałam zabrana na ręce od samego progu komendy. Ale znaczy, ja ci powiem wprost, ja otrzymałem wersję dokładnego przebiegu zdarzeń. No teraz pytanie, komu też wierzymy, prawda? Jakie to są osoby? Ciężko jest mi powiedzieć. No to zadajmy sobie pytanie, co ty robiłaś wcześniej? Inspektor o tym wie, Cezary prawdopodobnie nie, Lukas Karuzela wie, ja też wiem, że już byłaś o włos od wydalenia z jednostki za korupcję i inne tego typu rzeczy. Przypomnę ci, że spotkanie z Erwinem Knucklesem 30 minut przed wjazdem na willę wszystkich funkcjonariuszy, a to, że był Daszkam, to tylko dlatego się o tym dowiedzieliśmy. Nikt i się wszystko nie dowie to o tym, już zostało wyjaśnione z agentami wyjaśnione. Federalnymi i wszystko wiedzą. Teraz... Wydaje mi się, że to nie jest pełni jawne, chociaż ciężko mi powiedzieć. Nie mi się na ten temat teraz, wypowiadać. No to teraz się zastanówmy, komu trzeba wierzyć. Jesteś funkcjonariuszem, a dopuszczałaś się takich, a nie innych czynów? Czy kryminalistom? No myślę, że to jest w tym przypadku bardziej wierzę im niż tobie, ze względu na to, co robiłaś wcześniej. Uważam, że jesteś niekompetentna, nieodpowiedzialna.
bo doskonale sobie zdajesz sprawę, jakie Erwin ma pomysły i spotykasz się z nim bez żadnego sprzętu, bez niczego, na komendzie, biorą cię na ręce, wchodzicie na górę, potem dochodzi do strzelaniny, gdzie zostają ranni moi funkcjonariusze i ja na to nie pozwolę. Od dnia dzisiejszego, jeżeli będziesz superwizorem na jakiejkolwiek akcji, moi funkcjonariusze nie będą brali w tym udziału, bo ja nie pozwolę na to, żeby moi ludzie byli w rękach osoby, która nie umie się zająć swoim dupkiem, a co tu dopiero mówić o innych funkcjonariuszach. I dlatego szeryf odpowiada za swój departament i szeryf może odpowiadać za swoich funkcjonariuszy. Ja z tym nie mam żadnego problemu, szeryfie. No nie do końca. Tylko wtedy była taka inna sytuacja, którą z inspektorem już przekazałam, jak to wszystko wyglądało. Wcześniejsza sytuacja, jak i również tutaj agent federalny Karuzela również wie, jak to wyglądało w dalszym ciągu. Mianuję takie, a nie inne stanowisko, robię na nim to, co potrafię i co mogę robić. Jeżeli są jakiekolwiek zarzuty, w tym wypadku dowody czy cokolwiek, ja jak najbardziej stawię temu czoła. Ale ja wiem, jak wtedy wyglądała sytuacja. Nie ma bodycama. Nie ma, bo ja byłam przez 3 godziny porwana, szeryfie, wtedy. Nie ma nagrań, nie ma nagrań z kamery, z kamer, ale już jeżeli chodzi o wyrok i zastosowanie wyroku wobec obywatela. Odpuśćmy już temat kamer, Nelson. To kamery były. No nie, no bo te kamery są tu znaczące. Kamery się archiwizują po 30 dniach. I na kamerach byłoby jasne i widoczne, że od samego progu byłam podniesiona. Więc jakby, jeżeli kamer nie ma, jest jak jest, już troszeczkę od tego czasu minęło. Ja bodycama nie mam. Najbliższy bodycam to było 3 sierżanta Szelbiego.